Michał, czy wiesz, co to za święto Dzień Kobiet? Kto ma wtedy swoje święto? Mama. I wszystkie? Dzieci. I kobiety. Kobiety. I co można tym kobietom życzyć w dniu święta? Kwiaty. Czekoladkę. Buziak. A ty co dasz swojej mamie? Kwiaty. Michał, powiedz mi, czy wiesz, co to za Dzień Kobiet? Nie, kto nie ma wtedy swoje święto? Jak myślisz? Chyba wszystkie? Kobiety. Kobiety. I co można im dać na prezent? Kwiaty. Można im coś namalować? Jak to się nazywa? Rysunek. Laurka? A ty dasz komuś prezent na Dzień Kobiet? Ja już dałem. O, dałeś już? A co dałeś? A komu dałeś? Może tak? Mamie. Mamie. Wisiorek taki z niebieskim tym... oczkiem, tak? Wojtek, czy wiesz, co to za święto Dzień Kobiet? Prezent. Kto ma wtedy swoje święto? Mama. Mama. I wszystkie panie? Tak. I co im można dać na prezent? Kwiaty. Coś jeszcze można im dać? Czekolady. Super. A ty komuś dasz? Taki tak. Prezent? Komu? Mamie. Tasiu, wiesz, co to za święto Dzień Kobiet? Nie wiem. Kto ma wtedy swoje święto, jak myślisz? Chyba wszystkie? Kobiety. Super. I co można im dać na prezent? Tak. Jeszcze nie wiem. A jak myślisz, co można dać? Może coś fajnego kupię. Może poproszę tatę o jakieś słodycze truskawkowe. I komu dasz prezent? Mamie. Wojtek, czy wiesz, co to za święto Dzień Kobiet? Kto ma wtedy swoje święto, jak myślisz? Chyba wszystkie? Kobiety. Super. I co można im dać na prezent? Kwiaty. Coś jeszcze? Coś słodkiego? Czekoladki na przykład. I nie można psocić. Nie można wtedy psocić. A ty dasz komuś prezent na Dzień Kobiet? Komu? Mamie. I co jej dasz? Kwiaty.